Marta Kaczyńska bardzo przeżywa 10. rocznicę katastrofy smoleńskiej. Zginęli w niej jej rodzice, a zewsząd wszyscy przypominają jej o tym feralnym dniu. Wspominając rodziców, wstawiła jedno, wyjątkowe zdjęcie. Niedawno napisała felieton dla tygodnika w sieci, w którym wspominała swoją mamę. Teraz postanowiła uczcić pamięć rodziców, udostępniając wyjątkowe zdjęcie z młodości swoich rodziców. Chwilę później, posypał się komentarze. Wspomina swoich rodziców wyjątkowym zdjęciem. Zdjęcie wstawione przez tragicznie zmarłej pary prezydenckiej jest bardzo wymowne. Fotografia pochodzi z dnia ślubu państwa Kaczyńskich, a dokładnie przedstawia moment przekazania obrączki. To właśnie ten symbol wierności małżeńskiej miał posłużyć w identyfikacji ciała Marii Kaczyńskiej we wraku TU-154. Pod zdjęciem pojawiło się mnóstwo komentarzy. 10 lat temu zamilkli. To było wprost niewyobrażalne. Cisza i czekanie na każdą informację, pisała internautka. Proszę się trzymać, pani Marto. Czytamy dalej. To byli wyjątkowi ludzie, komentowała internautka. O swojej matce, wtedy nie wiedziała, że dojdzie do tragedii. Dalsza część testu pod galerią tuż przed rocznicą katastrofy smoleńskiej, napisała specjalny felieton dla tygodnika w sieci, w którym wspominała rodziców. Wyjątkowo sporo miejsca poświęciła matce, która początkowo nie miała lecieć z mężem do Smoleńska. Córka pary prezydenckiej dowiedziała się o tym, że lecą oboje dopiero dzień przed wylotem. Dziesięć lat temu wybierała się z ojcem do Katynia, by towarzyszyć mu w obchodach 70. rocznicę ludobójstwa polskich oficerów i by wspomnieć o swoim stryju Witoldzie Mackiewiczu, uwięzionym w Starobielsku, 17 maja 1940 roku zamordowanym w Charkowie. O tym, że leci do Smoleńska, dowiedziałam się dzień przed wylotem. Zdawało mi się, że tym razem tata leci sam. Po powrocie z Rosji miałyśmy się spotkać nad morzem. Pisała w felietonie. Fot. Kropka com źródło.